Coś ty tam wsadził do tej Silviuni? To jest tylko napęd na tył, a zobaczcie ile tego dymu jest. Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Z lotni Sanów sobie robimy, nie? 10 osób mamy na zluciku, bardzo fajnie. O, teraz jak mam kamerkę po tej stronie, to widać nicknamy bardzo ładnie. Spoczko. To wiecie co? Ja sobie wezmę Nissana Nismo. Tego... Generalnie możecie go sobie teraz zdobyć w playliście festiwalowej. To jest Godzilla, ja biorę sobie tą Godzillę. Z przodu spoiler, chyba wywalę, bo mamy tą taką dokładeczkę tutaj z boku i na dole. No, ja wolę bez tego chyba. To jest w ogóle mój dream car, nie wiem czy wam kiedykolwiek mówiłem. Bardzo lubię ten samochód. I tu też mamy, tak jak w tym Nissanie, co dzisiaj go dodali, tak tutaj też mamy V6, słuchajcie. I to był jeden z najlepiej przyspieszających samochodów na świecie. Jak się pojawił pierwszy raz R35. Mega fajne auto, jest przepiękne, jest fantastyczne. Bierę go. Mam zrobione na 1000 koni mechanicznych. Nie wiem czy jest to możliwe dla tego silnika, ale tak sobie mam. Dobra, żółwim tempem, kurczę, ale no nie mogę się powstrzymać, ten samochód jest po prostu przefantastyczny. To nie jest nowe auto w grze, ale tak jak wspomniałem, możecie sobie je zdobyć teraz w playliście, bo jak wejdziecie sobie w serię, to tutaj macie go do zdobycia. Nissan GT-R z 20 roku, a teraz jest Nissan Z z 23 roku. Nie musicie mieć w ogóle kasy w Forzie, żeby go zdobyć. Fantastyczne auto, zrobiłem je sobie na drift, jest genialne. Tutaj widzę, że Fabik wziął sobie też GTR-ka, ale chyba nie wersję Nismo. Coś ty wziął za GTR-a, jakiegoś standardowego, bo masz ten standardowy spoiler. Mega fajnie. I masz rejestrację, 1% klub. Pięknie, ja wziąłem bez rejestracji. Kurczę, też bym mógł sobie wkleić w sumie, bo tutaj by pasowało, nie? Bugatti przyjechało? Co to za Bugatti? Ty, jakieś randomy się do nas... Musimy robić zloty w mniejszej ilości osób. Na przykład tak po 6... No dobra, po 7 osób, żeby pokazywało innych graczy. Bo oni mają teraz totalny mindfuck, co tu się dzieje, nie? A jak była nas zawsze tak 12 osób, no nie? No to mało spotykaliśmy tych randomów, bo wiecie, maksymalna ilość graczy, jaka się wyświetla na mapie, to jest 12 sztuk. 12 samochodów może się tylko pojawić. I randomy nam się nigdy nie pojawiały, nie? Teraz się pojawiły. W ogóle zobaczcie, jaki fajny klimat się zrobił w grze. Tak wygląda, jakby zaraz miała być jakaś burza albo coś takiego. Ciekawe, czy czasami randomy dostosowują się do tematu zlotu i wybierają sobie odpowiednie fury? Rzadko, ale zdarza się. No zobaczymy, jak będzie z tym Bugatti. Czy on ogarnie, że to jest zlot Nissanów, czy nie ogarnie, że to jest zlot Nissanów, no? Nie wiem, to jest jakiś Bax 9040. Ja myślę, że macie dzisiaj przykokszone fury, dlatego proponuję na dzisiejszym zlocie, choć wiem jak to może zabrzmieć, to są Nissany, to w dużej części też są samochody z napędem na 4 koła, ale zrobimy dzisiaj nietypowy konkurs, zrobimy dzisiaj konkurs na najlepszy burnout, czyli będziemy palić kapcia. Kto więcej zrobi dymu, ten wygrywa. No to myślę, że z jednej strony samochody z napędem na 4 koła mają ciężej, no bo w miejscu nie mogą palić kapcia, a z drugiej strony mogą, wiesz, więcej dymu narobić, nie? Zrobimy i będziemy oceniać tutaj na live sobie. Tutaj jakaś BMW, ale to nie od nas jest, to się nie liczy. Nasz zlot tematyczny to Nissany. BMW i jeszcze fioletowa. O kurde, Fabik, fajnego masz tego GTR-a. Kurczę, rzuca się w oczy. Piotrek wziął sobie GTR-a z body kitem, a ja jadę cały czas piłuję na dwójce, zamiast sobie trójkę wrzucić, albo czwórkę. Wiesz, jak się gra w trybie online, to się nie pokazuje, kto jest z kim w konwoju, no nie? Więc on nie widzi, że my jesteśmy razem, jakby w jednym klubie. Tutaj widzę, że Chlebciu wziął sobie starą Fair Lady. I czy stara... Właśnie stara Fair Lady, zobaczcie, ma te takie światła...
inne, nie? Z tyłu. Taki ścięty jest ten samochód. I ten nowy Nissan Z jest trochę nawiązaniem do tego Fair Lady. Ma podobny ten przód, podobny nawet tył. No nie, zaraz się temu przyjrzymy dokładnie. Fajnie by było, jakby ktoś z was wziął tą nową Zetkę i stanął koło Chlebcia, tak? To Chlebciu miał. I stanął sobie koło Chlebcia i wtedy byśmy porównali te dwa samochody, bo na pewno jest bardzo dużo podobieństw. Ja nawet sobie wziąłem taki klakson prawdziwy, nie jakieś tam syreny policyjne. Lubię te klaksony standardowe, dlatego że one dodają też realizmu, wydaje mi się. Nie? No bo jak tak dajemy jakieś tam ryki końskie, to fajnie się tak pobawić od czasu do czasu, ale żeby tak pograć realistycznie, no to fajnie jest mieć taki chyba standardowy klakson. Chociaż wiecie co, można sobie dokupić takie specjalne urządzenie, które montuje się pod samochód i ono wtedy może imitować warkot silnika, na przykład V8 w jakichś samochodach, które mają małe silniki, albo może na przykład robić takie dziwne dźwięki jakiegoś, nie wiem, klaksonu na przykład, nie? Może na przykład sobie odpalić, że będziesz miał dźwięk lodziarni. O kurczę, ej, wiecie co, ja myślałem, żeby na tym parkingu tutaj, aha, że ten parking jest taki klimatyczny, tak? Faktycznie, tutaj jakiś kwiatek, dobrze to wygląda. Dobra, poczekajmy, ustawmy się, w ogóle tak słońce fajnie pada, nie no, macie rację, dobrze to wygląda. Tutaj jakieś dymy, te typki, one nie ogarniają. Czy on mnie słyszał? Czy on ogląda mojego streama, czy coś? Nie wiem. Dobra, cofamy. Oj, trochę krzywo zajechałem. O kurde, co tu się wyrabia? A tutaj właśnie R34 się pojawiło. Już miałem was ochrzanić, no. Jak to zlot Nissanów bez takiej legendy? Come on, zobacz jak to wygląda. Fajnie, ej, super się prezentuje ten R34. Kto go ma? Szymi go ma. I powiedzcie mi, nie wiem czy pamiętacie, z jakiego filmu jest to malowanie? Chyba nikt nie pamięta, chyba nikt nie wie, no. Nikt nie wie, na pewno. Ja pierdolę, ten samochód wygląda potężnie. Wiecie, że jest wersja Nismo tego samochodu? Nie ma jej niestety w Fordzie. Ona ma tutaj takie wystające z boku rzeczy, tutaj przy masce. Inaczej wygląda, wygląda tak groźniej. A? Tak, oczywiście jest to malowanie z Szybkich i Wściekłych. Tarcze się aż palą, zobaczcie, na postoju. To jest tak szybki samochód, że nawet na postoju tarcze się palą. No, dobra fura. Następny to jest GTR, chyba 17 rocznik. To już jest poliftowa wersja. Ależ to pięknie wygląda. Jeszcze tak nam się zrobił tutaj jakiś zachód słońca czy coś takiego. Piękne widoki. Jedziemy dalej. Dalej jest ten mój GTR-ek Nismo. Mega go lubię. Podoba mi się to malowanie, jak gracz jakiś zrobił. I ten spasik z przednim kołem, ta opadająca maska, ten przedni grill. No. Fantastyczne jest to auto. Nowa wersja ponoć tego GTR-a generalnie powstała, ale też nie ma jej sprzedaży na... Chyba tylko na Japonię je będą sprzedawać, nie? Tu jest z kolei GTR z bodykitem. Zobaczcie. I to jest chyba też Nismo wersja. Tak, to jest Nismo, poznaję po spoilerze. Bo ten spoiler jest tylko do wersji Nismo. I kto tu przyjechał w tym? Piotrek przyjechał do nas, okej. Dalej jest ktoś, kto zniknął. To jest chyba wersja Nismo 370. To jest taka groźniejsza. Za chwilę ci ziomek umyje tą furkę, nie ma problemu. Cały żeś się ubrudził, a jechałeś po asfalcie. Nie wiem jak to się stało. Czy to jest wersja Nismo? Chyba tak. Tutaj ma jakieś takie odstające rzeczy. Przód jakiś taki groźniejszy jest. To jest chyba wersja Nismo, nie? Jakiś ziomek psuje zlot? Czemu? Stoi sobie spokojnie w tej BMC. Będziemy tu stać 6 godzin. Zostawimy komputery włączone. I gościu będzie też tu stał. O kurde, ej. Serio? Ja myślałem, że ten samochód jest brudny. Zobaczcie na tego. Jeszcze to malowanie i w ogóle, nie? Imagine all the people living life in peace. Bardzo przyjemna sentencja. Poprzedni Nissan chyba 370 Nismo przyjechał Rafał MKS, a tutaj mamy masny
Janko przyjechał w klasycznej 370 i już przygotowuje się do konkurencji palenia gumy. Zobaczymy, czy będzie coś widać, bo chyba będzie zaraz noc. Nie wiem, jak wyjdzie nam to palenie kapcia. I tu mamy przeździaka w R32, zdaje się. Kurda, ktoś tutaj przyjechał reliantem, ziomek. Ten chyba gości od tamtego Jeepa i Bugattiego, nie? Niszczy nam zlot. Ale spoko, on nam nic nie zrobi, on jest nieważny. Tutaj mamy bez żadnego malowania, bez niczego. Ten samochód chyba jest z bodykitem, co? Ale on już jest tak szeroki, te nadkola ma poszerzone w standardzie jakby, że ma się wrażenie, jakby on w ogóle miał już bodykit bez bodykitu. Tu mamy Silvię z bodykitem. Wiecie co, w Need for Speedzie, jak grałem w języku polskim, to gościu mówił na to Silva. Powinno się mówić Silvia czy Silva, jak waszym zdaniem? I tutaj dalej coś jest nie tak z maską, no nie? W pewnym momencie był taki bug w Fordzie, że ta maska... Tej maski nie było w ogóle, jak się coś tam jakąś część zmieniło. A tutaj widzę, że jest jakaś z kolei szpara. Oni to naprawili, ale kuźwa nie do końca, nie? I mamy tutaj niestandardowy spoiler. Bardzo fajnie to wygląda. Robi się klimacik, zobaczcie, robi się nocny zlot. I tu mamy dwa samochody, ten jest oczywiście najnowszy, a tutaj mamy starą Zetę, na której stylizowali się właśnie, czy tam sugerowali się, tworząc nowy samochód, nie? To jest chyba z lat 70. Fairlady Z. I zobaczcie sobie na te tyły. One oczywiście się trochę różnią, ale koncepcja jest generalnie ta sama, że w pewnym momencie ten samochód jest taki, wiesz, ścięty, no nie? Ten dach jest inny. Zobaczcie sobie. No i przód. Teraz widzicie, że tutaj też mamy taki szpiczasty przód. I tutaj też mamy taki podobny. Oczywiście to jest starsze auto, ale generalnie to są podobne samochody, no nie? Koncept jest podobny. Czy może ten najnowszy samochód jest na bazie tego starszego? O, w ten sposób. I przyjechali Chlebciu i Noxen YouTube. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że powinniśmy zrobić dwie rzeczy. Najpierw zrobimy sobie szybki konkurs driftu, a potem zrobimy sobie taką kozacką fotę podczas jazdy. Wiecie, jak kiedyś nam tam wychodziły, nie? Także będziemy teraz w grze tutaj całą noc palić kapcia. A no właśnie, Szymi, jest jeszcze tutaj Nissan, taki torowy. Nikt nie wziął takiej torówki, no nie? A tutaj mamy taką torówkę Nissan. Także tak, możecie wziąć te same samochody, co macie, możecie sobie zmienić. Podczas tych konkurencji będziemy patrzeć na to, kto więcej dymu wytworzy. Tutaj nawet ten random wziął sobie, zobaczcie, to Mazdę. Jakąś taką driftową, hardkorową. Ale tak, będziemy sobie na tym placu tutaj driftować, palić kapcia. I możecie sobie robić bączki. Wyznaczymy sobie jakąś tam strefę, staniemy samochodami dookoła. Mniej więcej dookoła, nie musi być idealnie, ale staniemy sobie samochodami dookoła, zrobimy taką dużą strefę i każdy będzie po kolei wyjeżdżał, żeby zrobić dymy, nie? I chodzi o to, żeby w tej strefie zrobić jak największe dymy, czyli możecie robić bączki, możecie palić kapcia w miejscu i kto zrobi lepsze show, ten wygrywa. Ja mam dym tutaj w Fordzie ustawiony na maksa, także myślę, że będzie naprawdę to fajnie wyglądać. Jesteście gotowi? No to chodźmy teraz na ten plac i robimy zawody. Zawody, moi drodzy, chyba nie robiliśmy jeszcze czegoś takiego, nie? I czaty, angażujcie się. Oceniamy każdy ten. I zróbmy tak, że każdy będzie miał po 15 sekund. Może być? Także macie po 20 sekund każda osoba. I no, nie będziecie widzieć tego licznika, ale ważne, że ja będę widział, nie? No dobra, w takim razie nie umiem. Ruszaj, kiedy będziesz gotowy. Heh, kołami rzuca. Poszedł. Startujemy zawody dymne. Kurde. Dobra, to jest jednak klasa. To jest jednak klasa. Nie ukrywam, że to był mój ulubiony przedpokaz na rozgrzanie opon. Właśnie ta Silvia. I to w jaki sposób on jedzie, wiesz, w zwolnionym tempie jakby i robi tyle dymu. No zobacz, to jest tylko napęd na tył, a zobaczcie ile tego dymu jest. Jest mega gęsto. Aha, ja mam akurat kamerką zasłania. Ale zobacz, no jest mega dużo tego dymu. Naprawdę grubo, zobacz jakie to jest ten.
Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, minę. Faktycznie. Ja się zagapiłem, a minęła minuta. Następna osoba. Mati Bryczka. Startuj, kiedy będziesz gotowy. Dawaj, Mati. Po jednej minucie. Dobra, to zwiększmy do jednej minuty, bo to faktycznie nie jest długo. Jedź, jedź, Mati, jeszcze, jedź, jedź. Myślałem, że 20 sekund będzie optymalnie, nie, ale... Dobra, opony się rozgrzały już. Jest grubo. I z przednich opon, i z tylnych. Bardzo ładnie. Tutaj było dużo tego. 15 sekund. Mini glitch z brakiem dymu się tu wydarzył. 6 sekund. Koniec. Oceniajcie i następna osoba. Właśnie, bo wy nie oceniacie. Halo. Oceniamy pierwszą osobę. Nie umiem. Jak poleciał, nie umiem. Na jaką ocenę? Muszę to gdzieś spisywać. 10? Mi się też podobało. 8,5 na 10. 7. 9. 10. 9,5 na 10. 8. Kuba. 9. 10. 8. Bardzo wysokie noty. Dobra. I druga osoba, jak oceniamy? Gdzie jest ta druga osoba? Halo, nie mogę cię złapać. Czekaj, Lepciu, poczekaj chwilę. Jeszcze nie zacząłem liczyć. Mati Bryczka poleciał tym GTR-em. Mati Bryczka na 7, 8, 7, 8, 25, 6,5, 7, 8, 10, 6, 6,5, 7, 10, 7 na 10, 8, 10, 6. No to już tutaj trochę niższe noty. No dobra, to jest w miarodajne, nie? Masny Janko, startuj, kiedy będziesz gotowy. Poszedł. Oho, tutaj nawrotka. Gęsto, gęsto. Mati, nie ściągaj z gazu. Tutaj się musi dziać. Furę widzę, że umyłeś, dobrze. Kurczę, od razu widać, jak ktoś gra na kierownicy. Znaczy, ja nie wiem, czy on gra na kierownicy. Teraz, bo tak dziwnie szarpnął, ale wydaje mi się, że płynniej. No dobra, to jest kierownica. Nice! Nice! O, ładnie, ładnie, ładnie. Gaz w podłogę, ziomek. Ekstra, ekstra. Bardzo ładnie. Dobra, minuta minęła. Kurczę, zagapiłem się znowu. Oceniamy. Szybko oceny. 7,5 na 10. Co tak ten ostro? 8,5, 9, 6, 7, 6, 8, 7, 7, 9, 9. Dobre oceny. Kto teraz jedzie? Noxen. Zaczynamy w takim razie. Poszedł. O, tutaj na jakimś wysokim biegu. Ciekawe. O, ale poszedł. Co ty żeś włożył do tego Nissana, że on takiego powera ma? Patrzcie, on aż się laguje. Ile dymu? Ty, może w zależności od tego, jakie opony wybierzemy, to też więcej dymu jest. Ale gości ma niezły rozpęd. Patrz, co się dzieje. No ej, ja go nie mogę na dronie złapać. Patrz, jakie ma przyspieszenie, skubaniec. Wow. 15 sekund. Nie mogę go złapać. 6 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Oceniamy. Skromne 2 na 10? Serio? 9,5, 9, 5, 8. Oceniajcie szczerze, no. Oceniajcie po swojemu. Nie musicie się zgadzać z innymi. 2 na 10?
9,5. Sylwia i tak lepsza? A, bo mam trochę nahypowałem tą Sylwię. 7, 9, 9, 9, 7. Była moc, ej, tu naprawdę było dużo mocy w tym GTR-ze. Ja nie wiem, czy tam nie były przypadkiem opony dragowe czy coś. Dobra, kto tutaj? Przeździak kolejny jest. Ruszaj, kiedy będziesz gotowy, masz minutę. Poszedł. Dobra, tutaj widać, że najpierw... O kurde! Jak biało! Uuu. No to ładnie, żeś zabielił stadion. Jeszcze masz pół minuty. Piętnaście sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I oceniamy. Dużo dymu, bardzo fajnie. 8 na 10, 9, 75. 8, 9. 4 plus 4? 8, 9, 9, 10, 10. No, bardzo wysokie noty. Ludziom się podobało, ekstra. Kto teraz? Teraz MKS. No, jestem ciekawy, jak Sylwią ci pójdzie. I to jeszcze jakie malowanie. Okej. Okay. Startuj, kiedy będziesz gotowy. Oj, coś dziwnie brzmi ta Sylwia. Poszedł. Minuta. Ło! Co to było? Coś ty tam wsadził do tej Sylwioni? To brzmi jak wyścigówka. Chłop co szaleje, zobacz. Ej, co on zrobił z tym samochodem? Ja nie wiem, 15 sekund. Wyścigowy wankiel, no coś tutaj jest nie tak. Ale grubo. Wow. Sztos. Dobra, minuta minęła. Oceniamy. 10 na 10, 10 na 10. 10, 10, 8,5, 9, o, 10 na 10 można powiedzieć, 10, 10, Jezu, tak wam się podobało? Chyba bardziej ze względu na ten słab silnika, co? I ten dźwięk, i generalnie za wszystko. No, przyspieszenie miało naprawdę niezłe, dobrze to brzmiało. Okej, okay, Szymi, ruszaj, kiedy będziesz gotowy. Rafał zebrał naprawdę wysokie noty, super, Rafał, ci poszło. Szymi ruszył. Czy Szymi ma standardowy silnik? Tak to brzmiało, nie? Dawaj Szymi. O, wypadł trochę. Tutaj fajnie wyglądało. 5 sekund. Koniec, oceniamy. Oceniamy Szymiego. 8,5. 9 na zachętę. Nie no, szczerze. Ja bym dał tak z 7. Ja bym tu 7 dał. Dlatego, że tutaj parę razy wyleciał, nie? W pewnym momencie zabrakło tego dymu. Było coś takiego. Tak mamy ocenić, to jest konkurs palenia gumy, nie? Więc im więcej dymu, tym lepiej. 8,5, 8,25, 7,5, 9, 5. Dobra, następna osoba. Czekaj, Mati, ty nie byłeś jeszcze. Illegal, Mati jeszcze nie był. Mati, startuj, kiedy będziesz gotowy.
Poszedł. Okej, tu dym było z samego początku, bo było palenie gumy. Już na postoju. Dobrze, 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 dobrze. Ekstra. Czekajcie jeszcze z ocenami, chwileczkę, jeszcze pół minuty. Widzieliście, jak ziomek stał na postoju i palił kapcia, to mu... jak to się mówi? No to od razu leciał ten gruby dym, nie? A jak ktoś ruszył dopiero bez rozpalania opon, to mniej tego dymu. I tutaj bardzo fajnie to wyszło. 5 sekund. I koniec. Oceniamy. 8 na 10. 8 na 10, 8, 8, 7. Tak, tutaj z bomby było, dokładnie. Od razu był dym, mega mi się to podobało. 8 na 10, 7, 6, 8, 9, 7, 9, 7, okej. A to tak średnio, nie? Jak na nasze noty. Kto tutaj dalej? Piotrek gra. Piotrek, postaraj się. Startuj, kiedy będziesz gotowy. Do tyłu ruszył, what the hell? O kurde, on też tutaj ma jakąś petardę zrobioną, zobacz. Łooo, ziomeczka potrąciłeś, staranowałeś furki kolegów, już są zdyskwalifikowani z zawodów. O nie, wyleciał na drzewa. Czemu zniszczyłeś furki kolegów? Piotrek! Ale też ma jakiegoś takiego koksa, nie? Nie może jej okiełznać, tej maszyny. On tu myślałem, że wyleci. Dawaj, dymy, dymy! 10 sekund. Trzeba go ukarać? Wywalamy ze zlotu? I koniec. Oceniamy. 9. 3? Wypadek, no tak, był wypadek, to trochę boli. 5, 2, 5, 7, 6, 2, 4. No, ten wypadek był taki niesmaczny. Sami wiemy, jak to niefajnie jest oberwać od kogoś, nie? Z boku czy coś. No, wypadek minus 100 punktów. 6, 5,5, 2. Ajajaj, no nie były za wysokie te noty. Byliście bardzo... no, jak to się mówi? Bardzo szorstcy, o, dla niego. Okej, okay, to był Mati. Nie, kto to? Gdzie to? Gdzie on? Teraz chyba Fabik, tak? Dobrze mówię? Fabika jeszcze nie było. My się myli. On był na tym przedpokazie. Dobra, Fabik, startuj, kiedy będziesz gotowy. Ruszył. Palenie kapcia w miejscu. Dobra. Dawaj, dawaj, próbuj, próbuj. Dobrze, dobrze, dobrze. Patrz, 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 rozpalił się. Początek był miękki, ale teraz już jest twardo. Dobrze, 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 Fabik. Patrz, 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 patrz. W zwolnionym tempie robi. Tak jak ziomek z Sylwią. Ekstra. Długo nie mogłem aż złapać. Ładnie, ładnie, ładnie. 10 sekund. 5. Ładnie, to na koniec mi się podobało. Okej, oceniamy. Ładnie, ciągły dym bez przerwy. 8,5 na 10. 9. 9, 9, 9, 8. 9. Nie widzę. Tutaj na streamie wystarczy, że widzisz. 8, 9, 9, 10. Bardzo wysokie noty dostał, ekstra. 7,5. I teraz chyba na koniec został już tylko Chlebciu. Chlebciu, startuj, kiedy będziesz gotowy. Ach, kurde, nie mogę go złapać znowu. Kurcz, co to było? I też palił kapcia na postoju, ale chyba Chlebciu zrobił swapa napędu na tył w tym Nissanie. Zrobił takiego typowo driftowego, żeby właśnie móc od razu spalić tego kapcia, nie? Wiesz, na postoju i ruszyć z pełnym dymem. Ładnie, 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 ładnie. O, czekaj.
O kurczę, zatrzymałem się, rozbiłem się dronem. Pół minuty. O, co tu zrobił? Backwards entry zrobił, ekstra. I koniec czasu, oceniamy chlebcia. 9, 10, 9,5. 9, 9, 9,5. 10, kurczę. No, tam tylko jednego ziomeczka za ten wypadek ciężko oceniliście. A tak tutaj widzę, że same noty po 10, po 10, po 10, po 10, ekstra. Osiem, siedem. Nice. Bardzo ładnie. Dobra, została nam jedna rzecz do końca do zrobienia. Czekaj, bo co się tu stało? Ej, czemu ta ciężarówka stoi na kapciu? Patrz. I ta też. Co oni zrobili w tej Fordzie? Dawaj lewarek i jedziemy. To może zróbmy sobie, jedźmy tu dookoła stadionu i tu sobie foto zrobimy w ruchu, ok? I zasady są takie, jedziemy wszyscy z tą samą prędkością. Ja w pewnym momencie klikam zrób foto i po prostu robimy foto. Myślę, że zlocik mega udany. Zrobiliśmy dzisiaj coś innego, czyli coś, czego nigdy nie robiliśmy, bo nigdy nie robiliśmy zlotu, w którym byłby konkurs na palenie gumy. Jak to oceniacie? Mi się wydaje, że da się jednak jakoś ocenić to driftowanie, to palenie kapcia. Patrzcie, jaki fajny alert mamy o rozłączeniu. Teraz można się za szymi ustawić i dać sobie ten alarm z jego samochodu na tym, na środku ekranu i możemy sami siebie tak trollować, nie? Dobry pomysł, Szymi, zajebisty. Ciekawe, skąd wziąłeś to malowanie. Ale kurde, jest jeden do jednego. Ja nie wiem, czy w Forcie można jakoś swoje fotki wklejać i dawać je na malowanie samochodów? Nie mam pojęcia. Dzięki wam, ziomeczki, za uczestnictwo w zlocie. Ja idę sobie jeszcze polatać.